mieszkańcem Dolmowa, nazywam się Henryk Piliść. Dzisiaj, to znaczy wczoraj, bo o godzinie 22 w nocy nastąpił wybuch, później potworny huk. Wybiegliśmy, już leżeliśmy, szykowaliśmy się do spania, leżeliśmy w łóżkach. Wybiegliśmy na dwór, nie wiedzieliśmy, co się stało i uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie, bo ten gazociąg tutaj, który widzimy, przebiega 100 metrów ode mnie. Druga nitka prowadzona jest nowa, że prawdopodobnie stara nitka uległa uszkodzeniu i tak też było. Nie wiedzieliśmy, w którym miejscu. Huk był tak potworny, jakby startował samolot jakiś potężny lub się rozbił. Nie wiedzieliśmy, co się stało. W panice powiadomiłem dzieci. Dzieci wyjechały, ja też. Później służby porządkowe, straże, policja przyjechała. Co dalej się działo, dowiedziałem się od ludzi, którzy byli ewakuowani z Dolmowa, że wybuchł jednak gazociąg, rozszczelniła się ta nitka. No i potężny słup 30-metrowy gazu nosił się do góry, łamał w pobliżu drzewa i muł piach 300 metrów od miejsca wybuchu rozrzucało po wsi. Ludzie uciekali w panice, którzy mieli swoje samochody, swoimi samochodami wyjeżdżali, bo nie wiadomo było, czy nastąpi eksplozja, wybuch, jakaś potworna siła, czy zniszczy budynki, czy otrujemy się gazem, bo to tysiące kubików przecież się wydobywało. No i ludzie zostali ewakuowani, prawdopodobnie około 3 w nocy powrócili do swoich mieszkań, a dzisiaj służby naprawiają gazociąg, do godziny 12 mają naprawiać, ale jak do tej pory nikt nie powiedział słowa przepraszam i nikt nie powiedział nam, co się stało, dlaczego się stało, jak się mamy zachowywać w takich sytuacjach, żyjemy jak na bombie tutaj.